ramy wystawy wyznacza arcydzieło Szkoły Polskiej, czyli Popiół i Diament, a zamyka Klątwa Doliny Węży. Więc jest to 30 bardzo ważnych lat w historii kinematografii. Od superprodukcji do seriali telewizyjnych, które kochały miliony widzów. Będzie można tutaj skonfrontować cały proces twórczy scenografa i kostiumografa. Od pomysłu, poprzez projekt, aż do jego realizacji. Te kostiumy trochę się zmieniły, niemniej jednak ciągle jeszcze widać ich kształt, kolor, artystyczny zamysł. One zostały poddane takiej naprawdę bardzo gruntownej renowacji, a efekt tego będzie można zobaczyć na wystawie.